Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak, twórca platformy barbaralukowiak.pl. Dzisiaj przedstawiam Ci nagranie z naszego ostatniego wspólnego spotkania z serii Spotkania z Barbarą Łukowiak. Podczas tego spotkania wykonywaliśmy bardzo, ale to bardzo potężne ćwiczenie, potężny proces pod tytułem Nowa Podświadomość. Co to znaczy? Otóż przeważnie skupiamy się na naszej podświadomości pod kątem tego, w czym ona nam przeszkadza. I to jest dobre, ponieważ możemy usuwać wszelkie blokady, bloki, które się w niej znajdują. Ale ważnym jest też, by zaprogramować właśnie nową podświadomość. I jak to zrobić? Dowiesz się z dzisiejszego nagrania. Witam. Cześć, Alicja. Ale lubię tą twoją medytację, to opromieniającego światła. Prawie codziennie sobie robię po południu. No. Powiedz. Miałam też te twoje karty, te szczęścia. Tylko wiesz, co mi zrobił mąż? Wydrukował mi, że na jednej i drugiej stronie mam. O, ale to wiesz co? Jeszcze raz mi wydrukuje, no. Jeszcze raz. One są świetne, te karty szczęścia, bo w momencie, kiedy wiesz, w każdym momencie możesz sobie wybrać taką kartę, ale fajne są takie, na przykład jak goście do ciebie przychodzą, ja tak stosowałam, albo jak masz jakieś spotkanie grupowe, każdy sobie wylosuje i no jest, on, bardzo, bardzo są takie bardzo pozytywne i bardzo takie wspierające. Także. No bo ja też mam karty tej Helen Dior i codziennie sobie biorę jedną na co dzień kartę. Ja akurat mówię, to jeszcze mi się przydadzą te szczęścia i mam też Transurfing, wiesz, też karty. I naprawdę, jak rano sobie, jeszcze chciałam te twoje wziąć, tylko mówię, mąż musi mi jeszcze czas wydrukować. No i w każdym razie, jak sobie tak biorę rano, zaczynam dzień od czegoś takiego, to fajnie. Najlepsze jest to, że wspomniałaś o kartach, a dzisiaj mam taki pomysł właśnie, co zrobić dzisiaj, no nie z Wami, w czasie tego spotkania. I ostatnio wspomniałam Wam, że zrobiłam takie karty Majów. Na razie tak? Sobie, tak, zaraz Wam pokażę. Wydrukowałam. Zaraz czytam. Wow, tak. Super. Także to tak wygląda. No i przygotowuję książkę do tego, ale to troszeczkę czasu mi zajmie. No i pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię taki eksperyment i po prostu wyciągnę jedną kartę dla grupy. Ja mogę wyciągnąć anielską kartę i zobaczymy, co wyjdzie. O, bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Także możemy wyciągnąć, ja wyciągnę, interpretuję, a ty możesz wyciągnąć anielską i też zinterpretować. No dobrze, już jest po 18 chyba nawet, także witam serdecznie oficjalnie wszystkich. No i zaczynamy nasze co mi wyszło? Spotkanie. A już wyciągnęłaś dla grupy, tak? Pozwól przeszłości odejść. Jarzmo przeszłości znużyło cię, ukochany, nadszedł czas, by zdjął je ze swych ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a cała reszta w przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej ani nie potrzebujesz, a ona już minęła. Czyli bardzo piękna karta, mamy iść do przodu, posłuchajcie. Zostawić przeszłość, idziemy do przodu, wzmacniamy się. Basiu, teraz wzmacniasz, idziemy do przodu i wyszło. Bardzo fajnie. Mogę jeszcze na surfingu zobaczyć. Słuchajcie, macie jakieś uwagi do tej karty, znaczy do tego, co Alicja wyciągnęła i może coś Wam przychodzi do głowy tutaj? A propos właśnie tego, zostawiamy przeszłość. Ja jestem za tym, dlatego że od pewnego czasu też doświadczam pewne rzeczy i myślę, że na pewnym etapie, jeżeli człowiek zatrzyma tą przeszłość, zacznie budować tą teraźniejszą i przyszłość, to właściwie to jest nasza następna podświadomość, ta nowoczesna. Ciekawe. No. Czyli to, co powiedziałeś, to wygląda na to, że tak jakbyśmy mieli podświadomość przyszłości. To jest bardzo ciekawe.
Bo wiesz, zawsze o podświadomości myślałam tutaj w kierunku przeszłości, prawda? Praca z przeszłością, z tym, z jakimiś traumami, z blokadami i tak dalej. Natomiast to, co ja, może źle zrozumiałam ciebie, ale to, co mi... Nie, dobrze. Nie, mnie chodzi o jedną rzecz, że jeżeli chcemy w ogóle jakąkolwiek podświadomość sobie nową budować, to bo nie zakładamy, że podświadomość nasza musi być w ogóle wsteczna. Niekoniecznie. No niekoniecznie, bo generalnie ona obejmuje wszystko, ale to jest kwestia naszego skupienia, prawda? W momencie, kiedy skupiamy się na przeszłości, odnośnie przeszłości, no to wtedy tak jest. Natomiast super, Stasiu, bardzo to mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. Witaj Ireno, witaj Moniko, witajcie, słuchajcie, nie mogę wszystkich przeczytać. Joanno, Joab, Jola prawdopodobnie. Witam wszystkich serdecznie. Ja nie rozumiem, czy Alicja nam pokazuje żółtą kartkę? Tak, ja wam pokazuję jeszcze kartę z transurfingu. Drugą, którą wylosowałam. Bo drugie karty, które lubię, ale to ja dla siebie robię. Nie robię tego tam czy po znajomych tylko, natomiast nie robię tego nigdzie na zewnątrz. To jest takie moje. To jest też lubię transurfingu. I w transurfingu wyszła karta różowe bliźniaczki. Co ona oznacza? Żebyśmy się starali dostrzegać te wszystkie pozytywne rzeczy, bo będziemy ich przyciągać więcej. Mniej więcej. Czyli to jest generalnie a propos tego, co powiedział Stasiu. Tak. Skupiamy się w naszej podświadomości, może nie w przyszłości, ale w teraźniejszości, ale na tych właśnie takich pozytywnych aspektach. Słuchajcie, zróbmy może, proponuję wam taki proces teraz, taki szybki, żeby jeszcze to bardziej wzmocnić. Jak myślicie? Jestem za. Tak? Ja też jestem za. Okej. Niech pomyślę nad tym procesem. Stasiu, powiedz jeszcze coś. A propos tego, co wspomniałeś. A co wspomniałem? No nie, powiedziałeś o podświadomości. Doświadczam przynajmniej na tym etapie w ogóle, że nasza podświadomość w ogóle, możemy sobie stworzyć nową podświadomość, tak zwaną... Kontynuuj, Stasiu. Tak, że... Moja wypowiedź była o jedną rzecz, że chcąc więcej cokolwiek zrobić, to musimy z pewną przeszłością w ogóle, wiesz, jaka przerwa, skończyć. Bo mogą być dobre, prawda, ale z reguły na przykład to są nie nasze doświadczenia, prawda, to są nabyte, to są rzucone w ogóle, nie wiem, czy one rzeczywiście aż były takie dobre. I jeżeli po prostu mamy pewne doświadczenie, to możemy na nowo zbudować sobie coś, co nas będzie kierunkowało już w przyszłości, czy będzie to na tyle dobre, jeszcze nie wiem. Okej, dobrze, to już wyjechałam. Także zrobimy teraz taki proces. Pomyśl o czymś takim w twoim życiu, co cały czas się powtarza, w kółko, taki wzorzec, który się powtarza i ty chciałbyś już przerwać ten wzorzec, ale on cały czas się powtarza i ten wzorzec, ale mówimy tutaj o jakimś negatywnym wzorcu. Także pomyśl o takim wzorcu. Może być ten wzorzec uświadomiony, możesz powiedzieć tylko najważniejszy dla mnie wzorzec, który w tej chwili się cały czas powtarza, w kółko powtarza. Najważniejszy dla mnie wzorzec, który się cały czas w kółko powtarza. Jeszcze zanim to zrobimy, gdzie co, ja to sobie zapiszę, bo najpierw chciałabym, żebyście troszeczkę się wyciszyli. Basiu? Tak? Może być taki wzorzec, że wszystko w życiu idzie mi z trudem? Tak, może być, bo on, to jest taki dość ogólny wzorzec, ale tak, oczywiście, możesz go wziąć pod uwagę i ewentualnie później on się jeszcze zawęzi. Będziemy z tym pracować, okej? Okej, czyli tak, usiądź wygodnie, możesz zamknąć oczy, jeżeli chcesz i zacznij oddychać. Rób wdech nosem i długi, głośny wydech ustami.
może jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A teraz skup swoją uwagę na podstawie kręgosłupa w okolicy kości ogonowej i pozwól, by twoja aura się poszerzyła. Jeszcze bardziej poszerzyła, jeszcze bardziej i nawet jeszcze bardziej. I twoja aura jest teraz tak duża, jak pokój, w którym jesteś. I poszerza się nawet jeszcze bardziej. I nawet jeszcze bardziej. Tak bardzo, jak tylko tego pragniesz. Teraz, jeżeli chcesz, możesz poprosić swoich opiekunów duchowych, swoich przewodników, swojego anioła stróża, swoje wyższe ja, by właśnie w tej chwili byli tutaj przy tobie i by wspomagali cię właśnie w tym procesie, który za chwilę będziesz robić. Świetnie. Teraz powiedz do siebie, najważniejszy dla mnie wzorzec, który się w kółko powtarza. To powiedz sobie w myśli. Najważniejszy dla mnie wzorzec, który się w kółko powtarza. Jak myślisz o nim, o tym wzorcu, to sprawdź, które miejsce w twoim ciele reaguje. Może być jakiekolwiek miejsce w twoim ciele. Mogą też przychodzić do ciebie jakieś myśli, jakieś emocje, jakieś odczucia. To wszystko jest w porządku. I po prostu obserwuj to miejsce w swoim ciele. Cokolwiek by to nie było, to może być nawet bardzo delikatne doświadczenie. Najważniejszy dla mnie wzorzec, który się w kółko powtarza. I teraz zacznij oddychać. Wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I pozwól, by energia z tego miejsca się przesunęła. Niezależnie od tego, gdzie ona chce się przesunąć. Może się przesunąć w prawo, w lewo, do góry, na dół. Gdziekolwiek ona chce się przesunąć. Nic nie musisz robić, po prostu obserwuj tą energię i oddychaj. I pozwalaj. I teraz ja, by jeszcze bardziej wzmocnić ten proces, aktywuję promieniujące światło jedności w tym wzorcu. Dla wszystkich osób, które wyrażają na to zgodę. Więc jeżeli wyrażasz na to zgodę, powiedz sobie w myśli, akceptuję to. Dla wszystkich osób, które spotkają, a także dla tych, którzy kiedykolwiek będą słuchać nagrania z tego spotkania. Jeszcze raz. Głośny wdech. I policz w myśli od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze raz powiedz do siebie. Najważniejszy dla mnie wzorzec, który się w kółko powtarza. Najważniejszy dla mnie wzorzec, który się w kółko powtarza. Sprawdź, co się zmieniło. I teraz powiedz do siebie. Moje korzyści, jakie mam z tego, moje korzyści, jakie mam z utrzymywania się tego wzorca. Moje korzyści, jakie mam z utrzymywania się tego wzorca. I jak to mówisz do siebie, moje korzyści z utrzymywania się tego wzorca, sprawdź, które miejsce w twoim ciele reaguje i po prostu obserwuj to miejsce i oddychaj.
Pozwalaj, by energia się przesunęła z tego miejsca. Wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. Po prostu obserwuj i pozwalaj. I teraz ja zrobię promujące światło jedności, aktywuję promujące światło jedności w tych korzyściach. I jeżeli chcesz, żeby aktywacja Ciebie dotyczyła, powiedz w myśli, akceptuję to. Nie dopadło gardło, czyli tutaj coś mam w związku z tym wzorcem, chociaż czułam to w splocie słonecznym. Sorry. I oddychaj. I policz teraz od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Wróć tutaj i teraz. Jeszcze zrobimy to dalej, ale chyba potrzebuję troszeczkę czasu. Zrobimy to dalej na aktywację właśnie tutaj tej pozytywnej strony, ale to za chwileczkę. Powiedzcie mi o Waszych wrażeniach z tej części. Albo możecie napisać na czacie, jeżeli chcecie. Ja miałam kluskę w gardle i to taką potężną naprawdę dławienie. Później nie chciało odpuścić, ale w tej chwili już jest dobrze. Już jest dobrze. Jeszcze co? Tam jest takie... Jeszcze coś, nie? Ja cały czas tutaj jeszcze czuję właśnie w tym miejscu. I dławienie, czy ucisk, coś takiego niefajnego. Ktoś jeszcze? Odczuwałem w ogóle pewne formy mrowienia, w ogóle w brwiach, przynajmniej w tych oczodołach trochę. Później mnie to leczko puściło, ale nadal po prostu wiesz, akurat ten stan u mnie jest tylko w mniejszym stopniu. Mm-hmm. Julie napisała, że cały czas czuję kluchę w gardle. To dobrze odebrałam, widzicie? Irena, u mnie wszystko ok. Mm-hmm. Super. Dobrze, to zrobiliśmy sobie taką przerwę. Czy chcielibyście jeszcze powtórzyć to na korzyści? Tak. Jeszcze raz może zrobimy z tymi korzyściami, prawda? Powtórzymy i później pójdziemy troszeczkę bardziej do przodu. Ok. Czyli skup swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa. Twoja aura jest poszerzona. Oddychaj. I powiedz jeszcze raz do siebie. Moje korzyści, jakie mam z utrzymywania się tego wzorca? Moje korzyści, jakie mam z utrzymywania się tego wzorca? Obserwuj to miejsce, oddychaj i pozwalaj, by energia przesunęła się z tego miejsca. Ja teraz proponuję, słuchajcie, taki troszeczkę inny rodzaj oddychania. Zrobimy 10 takich szybkich wdechów i wydechów, takich. Dobrze? To zaczynamy. 10. I ostatni. I policz od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I jeszcze raz powiedz moje korzyści, jakie mam z utrzymywania się tego wzorca. I teraz, co Wam proponuję, jeżeli są osoby w grupie, które znają dwupunkt, to proponuję, żebyśmy wspólnie zrobili właśnie
dwupunkt dla grupy, dla tej grupy, która jest teraz tutaj z nami, jeżeli osoby oczywiście wyrażają na to zgodę, a także dla wszystkich osób, które będą słuchać tego nagrania i też wyrażą zgodę na dwupunkt. Właśnie w tych korzyściach. Czyli jeden punkt to będą właśnie te korzyści, jakie te osoby wszyscy mamy, korzyści, jakie mamy z utrzymywania naszego wzorca, mojego wzorca, i drugi punkt to będzie rozwiązany problem. Czyli najlepszy rozwiązany problem, najlepszy sposób, jaki tylko może być rozwiązany dla wszystkich osób, które wyrażą chęć i zgodę na ten dwupunkt. Okay. U mnie się energia przesunęła trochę, nadal to czuję, ale przesunęła się niżej, czyli w tą stronę energia chciała sobie pójść, chociaż jeszcze trochę w gardle jest. I teraz wróć tu i teraz. I jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoimi odczuciami. U mnie jest wszystko okej, okay. Jestem wyluzowany. Tak jakbym po prostu, wiesz, był na luzie, prawda? Tak, żadnych w ogóle wskazań. Super. Świetnie, no. Okej. Jeszcze ktoś? Niekoniecznie, okej. Okay. Julie napisała, że umie lżej, jeśli o tym myślę. I słuchajcie, teraz proponuję Wam troszeczkę pracę w troszeczkę innym kierunku. Czyli pomyśl teraz o swojej, znowu skup swoją uwagę na podstawie kręgosłupa. Twoja aura jest poszerzona. I teraz pomyśl o swojej podświadomości i o tych elementach Twojej podświadomości, które są zainteresowane podtrzymywaniem tego wzorca. Czyli tego najważniejszego dla Ciebie wzorca, który się w kółko powtarza. Te elementy mojej podświadomości, które są zainteresowane podtrzymywaniem tego wzorca. I oddychaj, obserwuj, pozwalaj, by energia się przesuwała. W którą stronę chce się przesunąć? To jest w porządku, którąkolwiek stronę ona chce się przesunąć. Ja zrobię promujące światło jedności, tutaj aktywację właśnie w tym procesie, który w tej chwili robimy, dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Świetnie. Teraz policz od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz pomyśl o aspektach swojej podświadomości, które już są gotowe wyjść, które już są gotowe wyjść ponad ten wzorzec. Aspekty mojej podświadomości, które są gotowe wyjść ponad ten wzorzec i które są gotowe ustalić już nowy wzorzec, który jest bardzo, ale to bardzo korzystny dla mnie i prowadzi do mojego sukcesu w tej dziedzinie życia, która jest w tej chwili najbardziej ważna dla mnie.
Ja zrobię teraz promieniujące światło jedności. Aktywację właśnie w tym nowym wzorcu dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Super. Teraz znowu policzę 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wróć tutaj i teraz. Może to tak szybko, ale mamy ograniczony czas, także wróć tu i teraz. Jak będziecie chcieli, to oczywiście będziecie mogli to powtórzyć, cały proces, ponieważ będzie nagranie z tego, także będzie można skorzystać z tego jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Za każdym razem, kiedy poczujecie, że jest taka potrzeba. Ja na pewno będę korzystać z tego nagrania, bo tak czuję, że to jest... Że mam ochotę jeszcze skorzystać, także na pewno będę korzystać. Czy chcecie się podzielić wrażeniami z tej części? Julie napisała, super, dziękuję, korzystam każdorazowo po kilka razy. Super. Ja mam pytanie. Tak? Przeciągamy i łączymy się drugi raz, czy kończymy teraz? W zależności od tego, czy macie ochotę się jeszcze raz połączyć. No ja będę jednak się rozłączyć. Przepraszam na emocje, ale nie dysponuję więcej czasu. W porządku, Stasiu, w porządku, oczywiście. Natomiast dziękuję już, dlatego że po tym ostatnim w ogóle teraz w tym stanie się w ogóle czuję takie w ogóle nadal w ogóle takie maleńkie, ale takie delikatne mrowienie w ogóle w moich po prostu brwiach. Jest on takie dość przyjemne w ogóle jednocześnie. Nie wiem, może to jeszcze mnie trzyma, nie wiem, co to mnie jest powiedzieć, bo cały czas ten proces w ogóle przebiega u mnie, że to jest ten, gdzieś ten, to miejsce, gdzie tam po prostu mi się ta energia kumuluje. Mm-hmm. No to cały czas działa, bo myśmy wykonali ten proces i to cały czas działa tutaj, wiecie, w tle, ja też, tak powiem. Także obserwujcie teraz, jakie będą efekty w waszym życiu. Bardzo jestem ciekawa. Może się umówmy tak, że przez ten tydzień czasu, to takie zadanie domowe, przez ten tydzień czasu będziecie siebie obserwować i obserwować wydarzenia w życiu, czy ale takie pozytywne wydarzenia, dobrze? Które mogłyby świadczyć o tym właśnie, o tym nowym wzorcu, albo o tym, że już ten stary wzorzec przestaje istnieć. Dobrze? Mam taką propozycję. Dostrzegamy różowe bliźniaczki. Ja mogę powiedzieć tylko... Tak? Na początku czułam w ramieniu ból, potem w ręce, potem przeszedł, potem ciepło, a jak robiłam dwupunkt, to widziałam taką zasłonę, w połowie była czarna nitka, potem zniknęła i pokazało się światło na całości. No, Alicja jest bardzo... Także byliśmy zasłonięci wszyscy taką zasłoną, która nie dopuszczała do nas światła. U góry był taki szeroki pasek czarny, ale potem przyszło światło i znikło. Super. Joanna napisała, u mnie z kolei ostatnie jest mrowienie na czubku głowy, czakra korony. Julie jeszcze napisała, że dobry pomysł, żeby się spotkać jeszcze raz. No właśnie nie wiem, bo chciałam wam wyciągnąć kartę właśnie z tych moich kart na dzisiaj. Wyciągnij. To wyciągnę dla grupy i dla wszystkich osób, które chcą, żeby ta karta była też także dla nich. No i zobaczymy, co to będzie za karta. Okay. Bardzo jest to ciekawe. To jest karta SIP,
I ona właśnie mówi o tym, z czym dzisiaj pracowaliśmy. Z przeszłością, zobaczcie, przechodzi tutaj przez wszystkie od czakry korony, aż od czakry podstawy do czakry korony i tutaj dochodzi to do serca, czyli cała taka praca, którą dzisiaj wykonaliśmy z przeszłością, z tym, co nam przeszkadza, z tymi takimi cieniami przeszłości. Także a akurat bardzo, bardzo odpowiednia karta. Dokładnie. Jaka jest nazwa tej karty? Ona się nazywa CIP. To co to znaczy? Odnośnie tutaj. W każdym razie ta karta dotyczy też naszych przodków, naszych poprzednich wcieleń, karmy. Jest taka głęboka... Dobrze, już powiem. Można to CIP tłumaczyć jako wiedza też. Jako wiedza, jako mądrość i doświadczenie życiowe. Okej, dobrze, już jestem bliżej. Mądrość i doświadczenie życiowe. Także ona tutaj mówi też o tym, że możemy czerpać z tego doświadczenia życiowego, prawda? Czyli jak to się pięknie łączy. Łączyć dokładnie jest. Pięknie. Ta karta jest w ogóle bardzo mocna, bardzo silna, dlatego że sięga z przeszłości do teraźniejszości i też do przyszłości. Także dokładnie to, co dzisiaj robiliśmy. Dokładnie to, co dzisiaj robiliśmy. A kiedy będziesz miała te karty gotowe w sprzedaży? O, to nie wiem jeszcze, dlatego że one już są, tak jak mówię, graficznie już je zrobiłam, ale cały czas pracuję nad książką i do tych kart, także jak skończę, no to będzie. Prawdopodobnie w języku angielskim, ale może też po polsku to wydam. Zrób po polsku. Znaczy najpierw to piszę i tak po polsku, więc myślę, że to nie będzie żadnych problemów, żeby... Te karty będą w książce, czy będą jako załącznik do książki? Wiesz co, no, wszystko zależy od tego, bo to na pewno sama nie wydam. Na pewno będę szukać wydawcy, okay. Prawda? Więc tak myślę, że najlepiej by było, jakby one były osobno no i książka razem z nimi, prawda? Ale może być też taka opcja, że na przykład będzie książka i z tyłu książki po prostu karty do wycięcia. Też może być taka opcja, prawda? Wiesz co, Basiu, mi się bardzo podoba, jak w tych kartach anielskich, które mam, jest pudełko, w pudełku są karty i książeczka. I to pudełko jest takie nieduże i to jest bardzo poręczne, bo wszędzie to mogę wziąć ze sobą, jak gdzieś jadę na przykład na wczasy czy coś. I jest poręczne, wyciągam to i to. Także ja jestem chętna na te karty, tylko po prostu. No, troszeczkę czasu mi to zajmie, bo mam taki dość ciekawy pomysł odnośnie tych kart. Słuchajcie, czy chcecie się jeszcze raz spotkać, bo mamy 4 minuty tutaj, ale ja nie mam już tematu na dzisiaj. No ja dziękuję. Chyba, że macie, Stasiu, wiem, że już nie. Ja też muszę kończyć. Także wiecie co, ja dzisiaj czuję, że to już chyba wystarczy. Mocny proces. Chyba tak. Mocny tak. Proces. Mocny proces, dzisiaj to wystarczy. Tak. Ja też czuję, że... Także tak, wystarczy nam dzisiaj właśnie to, co zrobiliśmy, tak myślę. A ja mam pytanie jeszcze. Tak? Czy jest sens namierzać tą korzyść pierwotną, czy nie? Jeszcze raz? Czy jest sens jakoś namierzać tą pierwotną korzyść, którą my mamy z utrzymywania tego negatywnego wzorca? Czy nie ma... To znaczy, wiesz co, jeżeli coś ci przyjdzie do głowy, a propos właśnie tej korzyści, jak będziesz robić ten proces, czy już ci przyszło do głowy, no to już jest informacja, ale czy ma sens specjalnie drążyć? Uważam, że nie, bo w momencie, kiedy robimy to energetycznie, bo my to robimy energetycznie, prawda? Skanujemy swoje ciało, patrzymy, jak nasze ciało reaguje. W tym momencie mamy odpowiedź. My nie musimy mieć tej odpowiedzi w naszym umyśle. Wystarczy, że mamy ją w ciele i w tym, no i wtedy pracujemy energetycznie, przypracujemy to i mamy spokój. Natomiast jeżeli coś pracujemy z naszym umysłem, doszukujemy się, to może to być nieskończony proces po prostu. Mhm.
Kiedy myślisz, że powtórzyć? No, ja bym proponowała, ja na pewno będę jeszcze raz z tego korzystać, no, prawdopodobnie nie raz. Tak czuję, ale myślisz, że jutro jest za wcześnie, czy można by już? Proszę? Czy myślisz, że jutro to jest za wcześnie na powtórkę? Wiesz co, zapytaj się siebie. Ja mam ochotę od razu to powtórzyć. No właśnie, bo ja taki mam zupełnie nie ma sobie. Ja mam ochotę akurat od razu to powtórzyć, więc ja mówię tutaj o sobie, więc myślę, że warto zapytać się siebie. To nagranie, no nie wiem, kiedy będzie, spróbuję jak najszybciej, może już jutro wrzucę, jak teraz mi się uda to od razu obrobić. Bo zawsze zasłaniam wasze buzie, tak żebyście byli anonimowi. Myślę, że chcecie, prawda, że w ten sposób, bo jest bardziej tak incognito. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam w takim razie za dzisiaj, bo zostały mi 2 minutki, także już nawet nie ma co na odpowiadać. Do zobaczenia, Basiu. Wszystkich pozdrawiam. I oczywiście do zobaczenia za tydzień. Zobaczymy, co przyjdzie nam następny tydzień. No, także dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Do zobaczenia. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Basiu? Tak? Tak? Ja bym mogła jeszcze wykorzystać tą końcóweczkę? No proszę, minutka. Tak mi przyszło do głowy, czy może byłby fajny pomysł taki, żeby tak jak dzisiaj mamy zadanie na tydzień, żeby sobie robić coś takiego, jeśli grupa by się zgodziła, no właśnie coś, na czym byśmy sobie pracowali przez cały tydzień i nie wiem, obserwować, co się powiedziało, żeby się skupiać jakby nad tym czymś, popracować nad tym przez tydzień, a nie tak tylko pyk jeden dzień, no tak myślę, no tak mi przyszło do głowy. No dobrze, może by to było fajne, to jest dobry pomysł. Ja myślę, że to nam naturalnie wyjdzie z następnych spotkań po prostu. W zależności, tak jak dzisiaj. Nie miałam żadnego pomysłu i Stasiu tutaj nam podsunął. Uważam, że no super, super to było. Także od was wychodzi inicjatywa. No i ta inicjatywa jest świetna, bo służy całej grupie, prawda? No właśnie, bo każdy ma coś do przepracowania. Dokładnie tak. No dobrze, no to dziękuję wam jeszcze raz. I dziękuję bardzo. Miłego tygodnia i do zobaczenia. Bye, bye. Bye. Jak się fajnie zrobiło rodzinnie.